Witajcie świątecznie. W zeszłym tygodniu, gdzieś koło soboty to było, wstałem z myślą, co tu trzeba zrobić, kilka rzeczy ważnych, pilnych, lekkie napięcie, jak sobie z tym w tym dniu poradzę. Może podobnie wygląda wasz początek dnia, ale najpierw oczywiście parę chwil na coś, co nazywamy czasem skupienia. Otworzyłem Dzieje Apostolskie, które właśnie czytam sobie fragment po fragmencie. Tego dnia rozpoczynałem 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Czytam, Szaweł prześladował Kościół, porywał mężczyzn i kobiety. I nagle ten 3 wers. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Te słowa, gdy je przeczytałem, wywołały u mnie falę szczęścia. Taka modlitwa wyrwała się z mojego serca. Jezusie, dziękuję Ci, że stanąłeś na mojej drodze i całkowicie ją zmieniłeś. Dziękuję Ci, że mogłem Ciebie poznać. Dziękuję. Słowa nie są w stanie opisać tej satysfakcji, jakiej wtedy doznałem. I tak sobie wtedy pomyślałem, zobaczcie, nie byłem w żadnym specjalnym miejscu, nie miałem na sobie żadnego świątecznego ubioru, tylko stary dres i t-shirt, nie uczestniczyłem w żadnym podniosłym wydarzeniu, ale gdyby w tym momencie ktoś zapytał mnie, tym pytaniem, które jest dzisiaj tematem tego czasu, wykładu, jak daleko stąd do kościoła, to bym powiedział zero. Jestem w kościele, w samym jego środku. Dzisiaj właśnie o tym, jak daleko jest stąd do kościoła, takie pytanie zadała Jezusowi pewna kobieta, Samarytanka, Ewangelia Jana 4. Popatrzmy. Powiedziała do niego kobieta, ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Jak daleko jest stąd do kościoła? To zależy, jak daleko masz do tego, by było w duchu i w prawdzie. Co to jest? Co to za miejsce? Jak daleko trzeba tam jechać? Co to znaczy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie? 1 list do Koryntian 3. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jakie jest właściwe miejsce do oddawania czci Bogu? Wnętrze człowieka, sam człowiek jest, może być świątynią Boga. Świątynia to oczywiście miejsce, w którym mieszka Bóg. Wnętrze człowieka może być prawdziwą świątynią. Jak człowiek staje się świątynią Boga? Apokalipsa świętego Jana, 3 rozdział. Są to słowa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Gdy otworzymy drzwi naszego serca, Chrystus wejdzie i zamieszka razem z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym. Człowiek staje się świątynią Boga. I to jest właściwe miejsce oddawania czci Bogu, nasz duch. Ale dlaczego właśnie duch człowieka jest właściwym miejscem, właściwym adresem, pod którym oddajemy cześć Bogu? Dlaczego nie miejsce geograficzne, nie jakaś święta góra, nie budowla?
Popatrzmy na dalsze słowa Jezusa do Samarytanki. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Dlaczego duch człowieka jest właściwym miejscem? Bo Bóg jest duchem. To znaczy na przykład, jeżeli poznaliśmy coś o Bogu zmysłami, tylko zmysłami, intelektualnie, emocjonalnie, to jeszcze nie dotarliśmy do istoty. Albo jeżeli daliśmy coś Bogu w zakresie materii, zmysłów, to jeszcze nic nie daliśmy. Do tego potrzeba więcej. Jeżeli wyraziliśmy jakąś cześć, chwałę dla Boga tylko w zakresie zmysłów, materii, obrazu, dźwięku, to jeszcze nic nie przynieśliśmy. Jeszcze nie przekroczyliśmy tej granicy, od której dla Boga coś robi różnicę. Boga interesuje to, co się dzieje w świątyni, w nas, w Twoim wnętrzu, w Twoim duchu i w moim. Tam, gdzie jest siedlisko tych naszych najgłębszych myśli, pragnień, motywów, dążeń. Boga interesuje to, kim On dla Ciebie i dla mnie jest, naprawdę. Czy uznaję Go za Boga, Pana, czy uznaję siebie za Jego własność? Bóg stworzył nas, każdego z nas, jako szczególną swoją własność, by doświadczać z nami wspólnoty, ale my ludzie zbuntowaliśmy się, wybraliśmy niezależną drogę życia. Nasz duch się zbuntował i zabrał Bogu to, co jest Jego własnością. I teraz każdy człowiek mówi, to jest moje życie. Ja jestem właścicielem swojego życia. I myślimy, że wszystko w porządku, że tak ma być. A tu nagle, co się dzieje? Co się stało w Betlejem? To przyszedł prawowity właściciel. Spora część świata świętuje, Syn Boży przyszedł na świat, hurra! Ale kto to przyszedł? Prawowity właściciel upomnieć się o swoje. By zwrócić uwagę na to, że ktoś mu coś ukradł, zabrał co nie jego, my zabraliśmy siebie prawowitemu właścicielowi. Świętujemy, ale jak się temu trochę bliżej przyjrzeć, to jest w tym trochę szopki. Bo w sferze ducha to jest tak, że prawowity właściciel przyszedł i upomina się nagle o swoje. Jak to się dla niego skończyło? To upominanie się o swoje. Został zabity na krzyżu, by nie upominał się o swoje. Co to oznacza dla nas dzisiaj? To samo. Prawowity właściciel nas się odnalazł. Wypada przyjąć go uprzejmie, bo to właściciel. W sferze zmysłów możemy odstawić mu miłe przywitanie. Cały chrześcijański świat się cieszy, ale w sferze ducha przyszedł o coś się upomnieć. W razie czego odstawiamy mu huczne świętowanie, stwórzmy szopkę, może będzie zadowolony i uzna, że wszystko jest w porządku, jak go czcimy, jak go szanujemy. Może nie upomni się. Dlaczego jako ludzie myślimy, że Bogu możemy coś dać w sferze zmysłów? Bo człowiek jest istotą zmysłową i jest przywiązany do tego, co zmysłowe, próbuje ogarnąć Boga zmysłami. Niektórzy ujmują to w obrzędy.
inni w postać wiedzy, jeszcze inni w moralne postępowanie. Jednak Bóg jest duchem. Człowiek poznał coś o Bogu zmysłami, umysłem i myśli, że Bóg sobie pomyśli, o, cieszę się, że ludzie się mną interesują, cieszę się, że ten człowiek coś o mnie poznał. Nie, jeszcze nic nie poznał. Może mała ilustracja. Jest tu i ówdzie zwyczaj stawiania jedzenia na grobach zmarłych albo wkładania przydatnych przedmiotów do trumny. Ale chyba nikt poważnie nie myśli, że to jedzenie lub te przedmioty się zmarłym przydadzą. Chyba że ktoś w swoim myśleniu jest jeszcze na etapie piramid. Co ludziom zmarłym po jedzeniu, co po fajce włożonej do trumny, to jest zupełnie nieprzydatne. Oni są już w zupełnie innej rzeczywistości. Podobnie Bóg jest w zupełnie innej rzeczywistości. Tak Jezus to właśnie podkreśla. Jeżeli coś ma mieć dla Niego znaczenie, sprawiać różnicę, musi dziać się w sferze ducha. A więc zaczyna się to tam, gdzie są nasze motywy, od tego, jakie mamy najgłębsze pragnienia, kim On dla nas jest osobiście, czy jest Bogiem, któremu oddaliśmy całych siebie. Dlatego kwestia nie polega na tym, żeby gdzieś iść, jakoś się zachowywać lub mieć jakieś poglądy. Kwestią jest to, czy twoje, czy moje serce jest, stało się świątynią Boga, czy należy całkowicie do Niego. Prawowity właściciel odnalazł się, pojawił się w Betlejem. Co zrobię z tym faktem? Jako ludzie jesteśmy przywiązani do tego, co zmysłowe i ludzie mają zazwyczaj śmiać się jedni z drugich. O, jakie macie dziwne obrzędy. My mamy lepsze obrzędy od was. Waszym obrzędom daleko do naszych. My mamy lepsze doktryny o Bogu. Co wy wiecie o Bogu? A te wasze świątynie, nasze to są świątynie. Człowiek jest przyzwyczajony do tego, co materialne, zmysłowe, ale Bóg jest duchem. Nie można mu nic dać, co pochodzi od zmysłów. W jaki sposób więc można się do Boga zbliżyć? Wydawało się to takie proste. Pojadę gdzieś w jakieś miejsce i będę bliżej Boga. Ale gdzie Go można spotkać? Czyżbyśmy mieli całkowicie przechlapane, używając kolokwialnego języka? Czy w ogóle mamy jakąś szansę, żeby podejść bliżej Boga? Okazuje się, że tak. Że można Go spotkać i w pewnym sensie jest to związane z jakimś miejscem. Popatrzmy drugi list do Koryntian 2. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa, zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach śmiercionośny na śmierć, dla drugich zapach ożywiający na życie. A któż temu sprosta? O kim jest tutaj mowa? O ludziach, którzy stali się świątynią Boga. Ich serca są takim miejscem. Chrześcijanie w sensie duchowym, ludzie, w których zamieszkał Chrystus. Co jest powiedziane o tych ludziach? Obecność Chrystusa w nich jest wyczuwalna dla innych. Jest przyrównana do zapachu perfum. Gdy dany człowiek przebywa w obecności osoby, w której mieszka Chrystus, jego duch
zaczyna tą obecność wyczuwać. Przepiękny motyw z osobistej drogi do Chrystusa opowiedzianej podczas świątecznego spotkania dla pań, tego wspaniałego wydarzenia niecały tydzień temu. Ta historia, która została opowiedziana przez kogoś tutaj z nas. Podczas wakacji gdzieś byłam, gdzieś poszłam w towarzystwo pewnych ludzi i tam po raz pierwszy w życiu zachwyciłam się Bogiem. Nawróciłam się. Serce rezonowało w obecności tych, których serca są świątynią Boga. W jaki sposób można zbliżyć się do Chrystusa? Zdaniem Pawła Apostoła? Człowiek spotyka najpierw Chrystusa w ludziach, w których on zamieszkał. Obecność Chrystusa jest wyczuwalna w sposób duchowy, troszeczkę taki nieogarniany naszymi zmysłami, ale autentyczny. Jest wyczuwalna obrazowo jak zapach perfum. Duch człowieka reaguje. Jedni uciekają, nie podoba im się to. Inni słuchają, lgną. Jak zbliżyć się do Boga? Trzeba pójść tam, gdzie są tacy ludzie i posłuchać, co mają do powiedzenia. A już całkowitym hitem w tej historii, która była opowiedziana podczas świątecznego spotkania dla pań, to o konkretnej osobie, która przybliżała jej Boga. Jeśli Bóg jest jak Mirka, imię tej osoby, a Mirka jest jak Bóg, to ja w to wchodzę. Dlaczego? Czy dlatego, że ta osoba jest tak wspaniała? Co by było, gdyby Bóg był taki jak Mirka? Jakby wyglądał świat? Nie o to chodzi. Obecność Chrystusa powoduje, że serce rezonuje. Duch rezonuje. I jedni uciekają lub są przeciwnikami, inni słuchają, lgną. A co trzeba zrobić, żeby samemu stać się takim człowiekiem? Jeszcze raz te słowa z Księgi Apokalipsy 3. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co zrobić, żeby się zbliżyć do Boga? Trzeba zaprosić Chrystusa do swojego życia. Na sposób duchowy. Jeżeli zrobisz to szczerze, z wiarą, Chrystus zamieszka. Staniesz się świątynią Boga i będziesz mogła oddawać Mu prawdziwą cześć. Nie będziesz musiała nigdzie iść, bo sama będziesz świątynią Boga. I co dalej? Czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak daleko stąd do kościoła? Czy to już wszystko, by móc powiedzieć, jestem w kościele? Jeszcze nie. List do Efezjan, drugi rozdział. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga w duchu. Kościół to jeszcze trochę więcej. Dwa kluczowe słowa są w tym tekście. Wspólne budowanie. Kościół to nie indywidualizowane jednostki. Kościół to zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą właśnie w ten sposób. Wspólne budowanie. Kościół to restauracja, mówiąc obrazowo, w której są tak długie łyżki, że nie da się jeść samemu. Trzeba karmić siebie nawzajem. Kościół to nie zbiór indywiduów, gdzie każdy sam rozwija swoje życie duchowe, czyta tam jakieś książki, czyta Biblię i sobie tam rośnie.
Kościół duchowy zaczyna się dla ciebie tam, gdzie ty zaczynasz troszczyć się o innych. Gdy angażujesz się w tym celu, by w jakikolwiek sposób umożliwić wspólne budowanie, gdy robisz to dla innych. Każdy z nas pokonał jakiś dystans, mniejszy lub większy. Przyszliśmy tutaj, usiedliśmy na krzesłach i może myślimy sobie, jesteśmy w kościele. Jeszcze nie. Jeszcze pewien dystans jest przed nami. Bycie w duchowym kościele potrzebuje jeszcze twojego i mojego przyczyniania się do budowania innych. Gdy stawiasz, czy ja stawiam sobie pytanie, na ile to, w co się angażuję, służy duchowemu budowaniu innych. To mogą być również różne praktyczne rzeczy, ale właśnie z tą myślą o budowaniu siebie nawzajem. Kościół zaczyna się tam, gdzie zaczynasz troszczyć się o innych. Bo Kościół to nie coś, co sami możemy sobie wymyślić. Kościół to nie nasza samowolna, radosna twórczość, bo prawowity właściciel pojawił się. Narodził się w małym miasteczku, w ubogiej stajence. Kościół jest jego własnością. Możesz mieć swoje wizje, wyobrażenia, poglądy na ten temat, jak Kościół powinien wyglądać, ale to nie ty i nie ja jesteśmy jego właścicielami. W Betlejem pojawił się prawowity właściciel, tak naprawdę założyciel, głowa. On nam powie, czego chce w Kościele. To jest jego własność. I napięcie może być podobne jak wcześniej, bo my możemy mieć swoje wizje, jak to wszystko powinno wyglądać. Model Kościoła, jakiś idealny, nosimy w swoich głowach, na jakie kolory chcemy go pomalować. Tworzymy też różne gremia, które przyznają sobie prawo do radosnej twórczości, ale wiemy, co się działo wtedy, gdy przyszedł prawowity właściciel w małej mieścinie w Betlejem, to co się wtedy działo w stolicy? Strach padł na tych, którzy uzurpowali sobie bycie właścicielami. Cała Jerozolima się zaniepokoiła, bo mieli swoje wizje, jak to wszystko powinno wyglądać. Wizje życia, które nazwali swoim. Co tam jakiś Jezus będzie nam mówił, jak mamy żyć? Jeden z tamtych ludzi tak się nawet zdenerwował, że kazał wymordować wszystkich chłopców do lat 2 w całym regionie, by dopaść, uciszyć prawowitego właściciela. Ale skoro my wybraliśmy inaczej, skoro jesteśmy ludźmi, którzy uznali Chrystusa swoim Panem, to teraz On nam powie, jak mamy wszystko budować. Musimy przebudować, potrzebujemy przebudować swoje życie i Kościół pod prawowitego właściciela, jakim jest On, Jezus Chrystus. Bo dopóki my jako ludzie uzurpujemy sobie prawo do kształtowania, no my strasznie napsujemy, tak? I trzeba to przebudować. Pamiętamy, o co modliliśmy się wtedy, kiedy zapraszaliśmy Chrystusa do swojego życia. Uczyń nas takimi, jakimi pragniesz nas mieć. Przebuduj według swojego projektu. Wiele rzeczy trzeba przebudować pod pragnienia, standardy właściciela. Również tą cząstkę naszego życia, którą jest nasze zaangażowanie w Kościół. Jeżeli pytamy, jak daleko stąd do Kościoła, to właśnie to jest to najważniejsze pytanie, jakim ten Kościół ma być.
I to, co go konstytuuje, to budowanie nawzajem, budowanie jedni drugich. Skoro tak, to pytanie jak? W jaki sposób się budujemy? Popatrzmy na wzorce Ewangelia Marka 1. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Gdy Jezus coś mówił, jego słowa miały moc. Moc, która rozwiązywała wszystkie problemy. Chrystus, jak coś powie, to to się dzieje. A to budowanie siebie nawzajem na mieszkanie Boga w duchu ma być właśnie przez słowa Chrystusa. Gdy chodził po ziemi, jego słowa miały moc. Jak coś powiedział, to to się działo. A dzisiaj Ewangelia Mateusza 28, popatrzmy. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus posiada wszelką władzę, jego słowa mają tą samą moc, co wtedy. Są to słowa, które nas zmieniają. Pod warunkiem, że przyjmiemy je jako słowa Boga. Jak daleko stąd do kościoła? To zależy, jakie masz podejście właśnie do tego, do słów, które pochodzą od Boga. Jak je przyjmujesz? Jeżeli jak słowa Boga, a nie człowieka, że jakiś człowiek tam coś gada, tak, ludzie coś mówią, ja też coś mówię i będziemy sobie przebierać i wybierać, co nam się podoba, a o reszcie powiemy, że nam się nie podoba i dlatego tego nie przyjmiemy. Jestem gotowy przyjąć wszystko, z czym się dotychczas zgadzałem. Jeżeli ktoś ma takie podejście, jeżeli tak do tego podchodzimy, jeszcze do kościoła nie weszliśmy. Chociaż może nam się wydawać, bo przyszliśmy, usiedliśmy w pierwszym rzędzie, przepraszam, to jest tylko przykład, nie chodzi o tych, którzy siadają w pierwszym rzędzie, ale kościół zaczyna się tam, gdzie zaczynasz traktować słowa Boga jako słowa Boga, a nie człowieka. Różnica jest jak między, no starałem się znaleźć jakąś ilustrację dobitną i znalazłem taką, można powiedzieć, skrajnie dobitną. Możecie mieć trudności, by się z nią utożsamić, ale zobaczymy. Traktować słowo Boga jako słowo Boga, a nie człowieka jest, różnica jest jak między popularnym podejściem do kodeksu drogowego, a instrukcją kosmonauty. Jakie jest popularne podejście do przepisów ruchu drogowego? Jest ograniczenie do 40, ale to jest na pewno pod początkujących kierowców, którzy pierwszy raz siedzą, pierwszy dzień za kierownicą. Ale ja, skoro już objechałem kulę ziemską kilka razy, licząc przejechane kilometry, jaka prędkość będzie dla mnie odpowiednia? 90, jak mi się nie spieszy, albo mnie żona nie zdenerwuje? A jakie jest podejście kosmonauty, który ma na przykład wyjść ze stacji orbitalnej w przestrzeń kosmiczną? Jak on podejdzie do instrukcji? Włożyć złącze tlenu 1 do gniazda 2, przekręcić w prawo, założyć zacisk 3, otworzyć zawór 4. Te czynności kosmonauta, jak można było zobaczyć niedawno w filmie Lucy wśród gwiazd,
Te słowa, tą instrukcję kosmonauta będzie powtarzał w myślach codziennie na parę lat przed planowaną misją kosmiczną. Ta instrukcja będzie dla niego ważna. Przykład iście kosmiczny, rozumiem, że niektórzy z nas mogą mieć trudności z utożsamieniem się, więc jeżeli tak jest, to możecie zamienić to wychodzenie w przestrzeń kosmiczną na lince, na koszenie trawnika kosiarką elektryczną w deszczu. Byliście w takiej sytuacji, że deszcz zaczął padać, a mieliście jeszcze do skończenia troszeczkę i szkoda wam było przerywać? Jak się wtedy czuliśmy? Aż ciarki przechodziły po plecach. Być może to jest moje ostatnie koszenie w życiu i może go nawet nie dokończę. A już rękawice to nie dwie pary rękawic i gumiaki jakieś. Chcąc być obiema nogami w kościele, zarówno by budować innych, jak być budowanym, potrzebujemy takiego podejścia, uznania słów Boga za słowa Boga, a nie człowieka. Tak jakby Chrystus żywcem tutaj przed nami stanął i coś powiedział. Potrzebujemy, by na tych słowach oparła się nasza wiara, nie na słowach człowieka. A co się dzieje, jeżeli nie przyjmujemy jakichś słów od Boga jako słów Boga? Tylko sobie lekceważymy i przyjmujemy je jak słowa człowieka, jak taki kodeks drogowy. Prawda, jaką Bóg nam objawił, jest taka, że nigdy nie stoimy w miejscu, ale się degenerujemy. List do Rzymian 2. Wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Bóg coś powiedział, ale człowiek wie lepiej. Nie przejmuje się. Co się wtedy dzieje? Następuje proces degeneracji. Jak w przypadku stosowania przepisów ruchu drogowego. Jest 40, no ale poniżej 50 to już wstyd w ogóle. Jeszcze ktoś pomyśli, że jestem początkujący. No 60. Jeżeli przy 80 nie zapłacę mandatu, to zwyczajowa prędkość będzie nadal rosła. Czy Bóg też wystawia nam mandat, kiedy by nas zatrzymać w tym procesie postępującej degeneracji w reakcji na Jego słowa? W końcu przestanie, nie będzie na siłę ratował, wyda w końcu na pastwę, na nic niezdatnego rozumu, niezdatnego, czyli niepotrafiającego rozróżnić, rozsądzić. Takim staje się umysł, gdy ulega degeneracji. Na przykład powiesz do kogoś: Chrystus zapłacił ogromną cenę za twój dług, za twój bunt wobec Boga, abyś mógł uzyskać przebaczenie. Co odpowiedzą niektórzy ludzie, jak im to powiemy? Ale ja nie mam z takimi rzeczami problemu. To są problemy wymyślone, wydumane. Ja już wyrosłem z takich rzeczy, jak przejmowanie się tym, że Bóg coś powiedział, czy nie powiedział. To było tam gdzieś na lekcjach religii, tam gdzieś. Kiedyś się tym przejmowałem, a nawet wzruszałem, że coś tam jest w Biblii napisane, że Chrystus umarł na krzyżu i dzięki temu to czy tamto. Ale już z tego wyrosłem. Zajmijmy się teraz czymś konkretnym, notowaniami na giełdzie, polityką zagraniczną. Ale jakaś tam zapłata za mój grzech, już z tego wyrosłem. Prawda jest taka, że nie wyrosłeś, tylko twój umysł stał się niezdatny do rozsądzania, postępująca nieczułość. Kierowca może się tym tak za bardzo nie przejmować, dopóki gdzieś nie wjedzie w jakieś drzewo, ale kosmonauta, czy pilot nawet, raczej boi się tego, czym jest rutyna, nieczułość. Boi się tej degeneracji, bo wie, że jak przestanie być wrażliwy,
osłabi swój respekt, to może być po nim. W Kościele mamy być jak kosmonauci, nie kierowcy. Wrażliwi na słowo. Bez tej wrażliwości słabo nadajemy się do tej misji kosmicznej, do której można przyrównać bycie w Kościele. Degeneracja w myśleniu, osłabienie czujności, trochę jak z tym wirusem, tak, z którym mamy do czynienia. Jak reagujemy na polecenia chronienia się przed wirusem? Na początku jesteśmy wrażliwi, myjemy ręce co 3 kroki, ale później się przyzwyczajamy i kichamy na siebie w sensie dosłownym. Tracimy zdolność obiektywnej oceny. Tak samo w sprawach ducha. Potrzebujemy przyjmowania słów Boga, przypisując im najwyższe znaczenie, by widzieć je ostrymi. Na przykład takie słowa z listu do Rzymian 3, popatrzmy. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Jezus, który narodził się w Betlejem, którego przyjście właśnie świętujemy, pamiątkę, narodził się, by umrzeć. I przez swoją śmierć na krzyżu rozwiązał problem autentycznego gniewu Boga wobec nas. Wziął go na siebie. Albo inne słowa Boga, co do których możemy nie być wrażliwi. Na przykład to, że mamy dług do zapłacenia za nasz bunt i tą karą do zapłacenia jest śmierć w znaczeniu wiecznego oddzielenia od Boga. To możesz powiedzieć, mnie to mało interesuje albo nie odczuwam, by to było ważne, ale to nie zmienia faktu, że kara śmierci na tobie ciąży. Masz to w papierach i sam nie możesz się wykupić, ale jest dobra wiadomość, jeszcze jeden fragment, list do Galatów 3. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem. Ciekawe, że Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, tam w Betlejem, ten prawowity właściciel, narodził się z tym zamiarem, aby umrzeć, tak, zapłacić swoim życiem, wykupić nas. Więc co mu teraz odpowiem, gdy on coś do mnie mówi? Czy powiem mu, fajne słowa, ale to moje życie i wybacz, mam inne zamiary. To jest wybór każdego z nas, tak? Jak reagujemy na słowa Boga, ale jeżeli powiesz, i tak zrobię po swojemu, to właśnie wybierasz ścieżkę degeneracji, znieczulania się i oczywiście to jest prawo każdego, a jednak w Betlejem pojawił się ktoś, ten prawowity właściciel, który jest dobrym Bogiem, tak, wymarzonym. Jeżeli poddamy się Jemu jako właścicielowi, wszystko dobrze się skończy. Więc gdy idziemy do kościoła jako budynku, przeważnie mamy takie poczucie, że trzeba trochę lepiej chociaż się zachowywać i może trochę inaczej się ubrać, ale czy jeżeli trochę lepiej się ubierzemy, czy będziemy przez to bardziej w kościele? Nie to. Jednak to, jak reagujemy na słowo Boga, czy przyjmujemy je jako Jego słowo, ma zasadnicze znaczenie. I jeżeli tak przyjmujemy Boże Słowo, jako Słowo Boga, odległość stąd do Kościoła równa się 0. Właśnie w nim jestem. I może najlepsze słowa, które pokazują, jak warto zareagować na to, co zrobił Chrystus w Betlejem,
jeszcze drugi list do Koryntian 5. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. To są właściwe słowa, właściwy sposób, jak warto reagować na Boże obietnice. Że już nie żyjemy dla siebie, ale dla Niego. Jeżeli w ten sposób podejdziemy, to właśnie jesteśmy w centrum tego, o co chodziło Jezusowi jako założycielowi Kościoła. Jak daleko stąd do Kościoła? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie jest już nam bliższa.